Rzucam na swojego Facebooka post dotyczący Borussii Dortmund i wszyscy nagle krzyczą: sezonowiec, 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 bierzcie go, zróbcie coś z nim. Come on, ludzie, skąd wiecie, czy jestem sezonowcem, czy nie? Informacja na początku dla was, nie jestem sezonowcem Borussii Dortmund, ani Barcelony, której też kibicuję, bo kibicuję dwóm klubom, Barcelonie i Borussii. W ogóle, skąd się wzięło sezonowstwo? Dlaczego ludzie nazywają innych sezonowcami? Przypomnijcie sobie wszystkie manie, do których media się przykładają, stochomanie, małyszomanie. Przecież w pojmowaniu sezonowstwa w kategoriach piłki nożnej, czy kibicowania piłkarzom, czy drużynom, takie stochomanie, małyszomanie też są zachowaniem charakterystycznym dla sezonowców, bo nagle bierze się znikąd mnóstwo kibiców danego człowieka, czy danego zespołu. Dlaczego więc, kiedy czytam jakieś posty związane ze skoczkami, to nikt nie pisze: o, jesteś sezonowcem, bo kibicujesz Stochowi. No dajcie spokój. Wydaje mi się, że to sezonowstwo bierze się stąd, z takiej po prostu zwykłej ludzkiej zazdrości. Wyobraźcie sobie, że macie dziewczynę albo chłopaka i ludziom innym ta dziewczyna czy ten chłopak się podoba. W tym momencie jesteście zazdrośni o tę osobę. Całkiem normalne uczucie. Ale zazdrością bywa tak, że dobrze, jeśli jest, tego, że kiedy jest jej za dużo, to zaczynają się rodzić jakieś zachowania patologiczne, afery, kłótnie, wytykanie jakichś błędów w historii. Jest to dziwne. Poza tym, jeśli wydawało wam się, że wasza dziewczyna nie podoba się nikomu innemu, tylko wam i jest tylko wam przeznaczona, to sorry. Nie. Podoba się wszystkim, którym może się podobać na świecie. Podobnie jest z klubami. Komuś może podobać się akurat gra Borussii Dortmund i jest kibicem tego zespołu. Czemu na przykład nikt nie pisze, że jest sezonowcem reprezentacji Polski? Pytanie retoryczne. Raczej nie szukam odpowiedzi w nim, tylko zastanówcie się. Bo ostatnio byłem na meczu, udało mi się, byłem na pierwszym meczu reprezentacji Polski. Taki zryw patriotyczny. Poszedłem, zaśpiewałem hymn i zobaczyłem grę biało-czerwonych. I przegrali ze Szkocją. Jestem kibicem Borussii i Barcelony z bardzo prostych przyczyn. Otóż, odnośnie Barcelony, bardzo często pojawia się dyskusja: Real Barcelona, Real Barcelona, Real Barcelona. I w tym wielkim konflikcie od zawsze kibicuję Barcelonie, ponieważ uważam ten klub za lepszy, za klub stosujący lepszą politykę transferową i rozwoju swojego klubu. Dlaczego? Dlatego, że częściej kupują młodszych zawodników, których wychowują i potem są gwiazdami, patrz, Leo Messi, w odróżnieniu od Realu, który częściej kupuje już gwiazdy za wielkie, wielkie miliony i nimi gra. Patrz, David Beckham, Cristiano Ronaldo, sorry. Borussii kibicuje już od dawien dawno, od czasu, kiedy grał tam taki obrońca lewy, fantastyczny Dede, grał Evan Nilsson i Everton, trzech Brazylijczyków. I kibicowałem, kiedy grał tam Sebastian Terała, Polak, kiedy grał Ezebiu Smolarek i teraz, kiedy gra trzech Polaków. Także kibicuję Borussii Dortmund od dawien dawna, więc nie piszcie i nie mówcie mi, że jestem sezonowcem. Kibicować każdy może, o tyle o ile naszą energię związaną z piłką nożną przekuwamy w jakieś krzyki przed telewizorem, rozlewanie piwa. Jeśli chcecie koniecznie dać sobie po mordzie w trakcie meczu piłkarskiego, to pójdźcie do lasu, zagrajcie w piłkę, a potem dajcie sobie po mordzie. Stadion to nie jest miejsce na to. Tak w ogóle przy okazji, mówiąc o temacie przemocy na stadionach. Także to wszystko, Borussia, BVB, najlepsza, jedziemy do przodu. Yeah!